Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze to wszyscy. Kiedy sięgnąłem do tekstu greckiego, by sprawdzić to wszyscy, okazało się, że nie tyle chodzi o wszystkich, co chodzi o, w pierwszym tłumaczeniu, indywidualną osobę, a w drugim tłumaczeniu o każdego. Jezus, kiedy dzisiaj mówi, słuchajcie mnie wszyscy, to nie mówi do tłumu, tylko mówi do każdej i każdego z nas, którzy ten tłum, czyli tych wszystkich, tworzymy. Nie chodzi o grupę i nie chodzi o wspólnotę, nie chodzi o to słowo dla wspólnoty czy dla grupy, tylko chodzi o słowo dla każdej i każdego z tej grupy, z tych wszystkich. Choćby nie wiem, jaka to była wielka grupa, choćby nie wiem, ile wszystkich nas było, to Jezus dociera do każdej, każdego z nas indywidualnie, dosłownie do każdego z grupy, każdego z wszystkich. Piękne to jest, bo świadczy o tym, że Jezus zawsze mówi do mojego serca. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.